przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Sic. Brawa. Zanim przejdę do rozmowy z Małgosią, to jeszcze słówko wstępu. Oficjalnie dzień dobry ponownie, drugi dzień 6. edycji Festiwalu Reportażu w Lublinie. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami. Witamy tych, którzy są w studiu imienia Budki Suflera Radia Lublin. Machamy do tych, którzy są gdzieś tam w domu, albo w pracy, albo w autobusie, oglądają nas dzięki transmisji w internecie. Proszę Państwa, dziękujemy tym, którzy nas wspierają. Projekt zrealizowany jest dzięki wsparciu miasta Lublin. Bardzo dziękujemy. I organizacja festiwalu została dofinansowana przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny. Też bardzo dziękujemy. Dodam jeszcze, że organizatorem festiwalu jest Polskie Radio Lublin, w siedzibie którego jesteśmy, i Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin. Proszę Państwa, przechodzę już do spotkania, bo pora wybrać się do Finlandii. Bardzo jestem ciekawa, czy po rozmowie z Małgorzatą Sic stwierdzą Państwo, tak, Finlandia to jest kierunek, to jest cel podróży dla mnie, może wyjadę tam na dłużej, a może w ogóle zechcą Państwo, czy zechcecie podróżować, studiować, mieszkać gdzieś za granicą, bo postanowiłyśmy o tym z Małgorzatą także porozmawiać. Dodam jeszcze, że Małgosia jest japonistką, filmoznawczynią, absolwentką studiów o Azji Wschodniej na Uniwersytecie w Turku w Finlandii, której książkę Kocie chrzciny, Lato i zima w Finlandii być może czytaliście, ale za chwilę ukaże się jej debiut powieściowy, o którym także powiemy. Dobra, to tyle tytułem wstępu, ja już siadam. Małgosiu, powiedz proszę, jak to w ogóle się stało, że trafiłaś do Finlandii? Jest włączony? Okej, świetnie. Przyznam od razu, że trochę się stresuję tymi wielkimi światłami, więc mam nadzieję, że za 5 minut będę bardziej wyluzowana. W Finlandii znalazłam się trochę przypadkowo. W ogóle zaczęłam się interesować Finlandią od tego momentu, kiedy moja koleżanka wrzuciła na Facebooka piosenkę, która była po fińsku. Język mi się bardzo spodobał. Co to za dziwny język, niepodobny absolutnie do niczego. I w którymś momencie znalazłam się w Szwecji na wymianie Erasmus. I był taki moment, że nie mieliśmy dużo zajęć. W ogóle to studiowanie w Szwecji było zupełnie inne od tego, które ja pamiętałam, że od 9 do 20 siedzę na uniwerku, a tutaj zajęcia 2-3 razy w tygodniu, więc znalazłam czas na to, żeby pojechać na miesiąc do Finlandii, tak po prostu pozwiedzać. I kiedy byłam w Turku, kolega, który mnie tam oprowadzał, wspomniał, że a tutaj mają akurat Departament Studiów Wschodnioazjatyckich, coś podobnego do tego, co ty studiowałaś, bo wtedy skończyłam japonistykę. Stwierdziłam, złożę papiery. I tyle. Więc tak naprawdę historia była dość prosta, ale jednak to ziarenko fascynacji Finlandią jakoś tam kiełkowało przez jakiś czas. A w którym momencie pojawiła się decyzja o tym, żeby to, czego doświadczyłaś, co poznałaś, czego dowiedziałaś się o Finlandii, zamienić w książkę? To dokładnie pamiętam ten moment. Jakbym dobrze pamiętała, to mogłabym nawet podać dokładną datę, ponieważ po tym, jak zamieszkałam w Finlandii, przy okazji miałam dzięki tym studiom okazję zamieszkać też w Japonii, w Korei i trochę pobyć w Danii. W którymś momencie znalazłam się w Sztokholmie i moje życie w Sztokholmie zaczynało być coraz bardziej takie mniej fascynujące niż przyzwyczaiłam się może do tego, ponieważ cały czas studiowałam, było coś ciekawego, a potem jakoś to wszystko się rozmyło. Miałam już dość tej rutyny, znalazłam coś takiego jak czarne warsztaty pisania prozą, czyli organizowane przez wydawnictwo Czarne Warsztaty. One były w świetnym miejscu, w Banicy, w Beskidzie Niskim, po prostu pięknie. Stwierdziłam, że pojadę tam chociaż na te 10 dni, oderwę się na chwilę od tej rzeczywistości. Okazało się, że to nie były takie warsztaty, jak sobie wyobrażałam, że się to tam ludzie, którzy lubią sobie poczytać, coś tam popisać, ale tam są naprawdę ludzie profesjonalnie o tym myślący, o tym, że książki mogą wydać, pisać tacy ludzie jak oni. Co było dla mnie jakimś odkryciem, bo wydawało mi się, że żeby napisać książkę i ją jeszcze do tego wydać, to trzeba być jakimś naprawdę wykształconym na 10 kierunkach, który wie wszystko na każdy temat i pisze od 3. roku życia, a nie ktoś, kto po prostu interesował się reportażem, ale do tej pory jakby no nie pisałam do szuflady, nie pisałam cały czas opowiadań, nie pisałam fanfików, nie prowadziłam bloga. No i właśnie w 2018 roku na tych warsztatach zaczęłam rozumieć, że pisarze to też tacy ludzie jak my wszyscy, jak ja nawet, i że nawet ja mogę znaleźć coś do powiedzenia ciekawego.
Zwłaszcza, że często podczas różnego rodzaju spotkań z pisarzami, z twórcami powtarzają się takie słowa, pisz o tym, co znasz najlepiej. Dokładnie. I to jest właściwie właśnie to. Ja z kolei, mi się wydaje, że ja zawsze, no teraz wydaję drugą książkę, ale wydaje mi się, że te projekty, które mi się interesuje, zawsze wynikają z mojej potrzeby przeczytania czegoś. To znaczy, w tym momencie, kiedy przesłuchałam tą piosenkę i zaczęłam się fascynować Finlandią, wiem jak to jest, wpadamy w dziurę YouTube'a, wszystkie książki, wszystkie filmy, wszystko dawać mi jak najwięcej. Miałam takie poczucie wielkiego braku książki, która pokazałaby mi życie codzienne. Nie historię, nie spory językoznawcze, nie gramatykę opisową, ale właśnie życie codzienne, jak tam jest. Bardzo mi takiej książki o Finlandii brakowało, więc napisałam ją z tego braku, że chciałam napisać coś, co sama potrzebowałam w którymś momencie przeczytać. I to się bardzo dobrze czyta, właśnie bo mamy historie konkretnych ludzi, konkretnych bohaterów, młodszych, starszych, prawdziwe historie i to wszystko podane w takim sosie codzienności, ale też w taki sposób, że możemy zrozumieć trochę lepiej Finów w ogóle i życie w Finlandii w ogóle. Szybkie pytanie do publiczności. Z czym wam się kojarzy Finlandia? Tak na szybko rzucacie. Z czym? Jeszcze sauna. Sauna, pewnie. Co jeszcze? Z zimnem. A jak zimno, to jeszcze i ciemno. Rano ciemno, wieczorem ciemno. Człowiek idzie do pracy ciemno, wraca ciemno. Co jeszcze? Mgła, o. Co tam jeszcze? Z czym? Muminki. Jeziory, muminki, tak, pewnie. To zaraz będziemy wyjaśniać, Małgosiu, znaczy ciebie poproszę oczywiście, żebyś wyjaśniła, jak to z tą prawdziwą Finlandią jest, bo mi też, powiem ci szczerze, że do momentu sięgnięcia po twoją książkę reporterską Finlandia kojarzyła się z zimnem, rzecz jasna, kojarzyła się z sauną, oczywiście, kojarzyła się z językiem, który pięknie brzmi, ale dziwnie brzmi też, z muminkami, chociaż to pewnie przy muminkach powiemy bardziej o skomplikowanej historii i jej autorki i Finlandii. Czy ty wiedzy o Finlandii też tak stopniowo jakoś zdobywałaś, trochę obalając stereotypy, które mamy w głowie? Na pewno miałam dokładnie takie same skojarzenia, tylko że po prostu jak ja zaczynam się czymś interesować, to zaczynam się tym interesować obsesyjnie. Nie potrafię po prostu czegoś lubić, muszę od razu mieć totalną obsesję na ten temat, więc bardzo szybko się tych stereotypów, wydaje mi się, może nawet nie pozbywałam, ale pogłębiałam trochę swoją wiedzę i trochę więcej starałam się tego czerpać, żeby ten obraz był pełniejszy. Natomiast jeszcze wydaje mi się, że z pokolenia milenialsów to Finlandia też bardzo mocno się kojarzyła z muzyką metalową, Nightwishem i wszyscy tam oczywiście słuchają metalu, jest zimno, siedzą w saunie i czytają muminki słuchając metalu. Więc ja też sama oczywiście miałam te skojarzenia, ale w którymś momencie to są w sumie dobre skojarzenia. Tam rzeczywiście jest ciemno i zimno. I tam rzeczywiście ludzie chodzą do sauny i rzeczywiście muminki są na wszystkich gadżetach. Nie wiem, czy można znaleźć jakiś przedmiot życia codziennego, którego nie znajdziemy w formie muminkowej w Finlandii. Czy to będzie kubek, szklanka, no może stołu, rzeczywiście nie, ale więc te skojarzenia, to nie było tak też, że ja te stereotypy w swojej głowie obalałam, ale raczej dodawałam kolejne szczegóły, przez to ten obraz wydawał mi się pełniejszy. To jest coś, co chciałam oddać w tej książce. Natomiast moim jakby takim celem było zainteresowanie się tym, czego mi brakowało, czego nie mogłam znaleźć w internecie. Czyli nie pisałam, nie wiem, o najszczęśliwszy kraj świata, Nokia, ważne osobistości. Starałam się pisać właśnie o tych codziennych, zwykłych ludziach, których nie znajdziemy w Google. Co było dla mnie, no nie wiem, może się udało, mam nadzieję. Udało się. Powiedz proszę, jak świętują Finowie? Bo przyznam ci się, że na fińskie imprezy i święta, różne święta, to bym chętnie się do Finlandii wybrała. Jak świętują Finowie? Jak świętują Finowie? Mi się wydaje, że podobnie do nas, to znaczy musi być alkohol na stole. Nie polecamy oczywiście młodzieży. Oczywiście tak, nie. Osób 18+. Natomiast to, co dla mnie jest niezwykłe w tym, jak Finowie świętują, czy to na poziomie takich imprez już państwowo oficjalnych, czy też po prostu przy okazji wyjścia do pubu, do klubu, to, że Finowie często się bawią w bardzo zróżnicowanych grupach. To znaczy mamy osoby
nie wiem, tuż po liceum, 18-19-letnie w pubie, które siedzą przy stoliku obok pary 60-latków, obok 30-latków, że idziesz nawet do najmodniejszego klubu w mieście na Sylwestra i wiesz, że tam będą 70-paroletnie pary sobie tańczyć. I to jest dla mnie absolutnie przepiękne. Poza tym to też, co bardzo mi się podoba w imprezowym, świętującym stylu Finów, to jak bardzo oni lubią śpiewać. To, że karaoke jest na każdym kroku i czasami można znaleźć takie karaoke, które od 9 rano są otwarte nawet. I to czasami nawet z jakimiś zniżkami na alkohol od 9 rano, jakby ktoś potrzebował. Też oczywiście od 18 roku życia. I po szkole. O 9 rano po szkole, to nie wiem, czy tak się da, ale... Dobra, nie wchodźmy dalej w to. Ale to mi się właśnie podoba, że to często jest takie świętowanie trochę bardziej aktywne. To znaczy, to nie jest tylko siedzimy i łoimy te driny jeden po drugim, ale też właśnie czy śpiewamy, czy też czasami jakieś aktywności sportowe można do tego dołączyć. To mi się podoba. Pisząc o jakichś rozrywkowych wydarzeniach, piszesz też, należy stać i czekać, aż nas zabawią. To akurat był fragment, który dotyczył koncertów, co było dla mnie takim czymś nowym, ponieważ ja w Polsce byłam przyzwyczajona do tego, że jak idziemy do takiej właśnie na koncert, jakieś takie wydarzenie, w którym niby jesteśmy uczestnikami i ktoś nam jakoś tam zabawia, to mimo wszystko jesteśmy bardziej aktywnie uczestniczący. Podczas gdy w Finlandii rzeczywiście... Nie wiem, pierwsza piosenka na koncercie rozgrywa, ja już oczekuję, że zaraz tu będzie jakieś wielkie pogo, że będą ludzie tańczyć, śpiewać mocno, a ludzie po prostu stoją. Nawet na rockowym zespole. Oczywiście pierwsze dwie tam linie przy scenie się bawią trochę, ale reszta po prostu okej, jestem na koncercie, słucham pana rapera, jak mnie... Ewentualnie kręcę go komórką. Natomiast no, dawna też z wiadomych względów nie byłam na żadnym koncercie i pewnie wiele osób wie dlaczego. Więc być może to jest po prostu jakiś trend, który już wszędzie się zaczyna, że bardziej oczekujemy, może przez to, że jak siedzimy na telefonach i tak dalej, to jesteśmy bardziej biernymi użytkownikami, to zaczynamy też to przenosić w ten sposób, że idziemy na właśnie jakiś koncert, wydarzenie, to jesteśmy biernymi uczestnikami. Świętowanie, rozrywka może się też kojarzyć z takimi elementami hazardowymi, które mogą stać się problemem, ale też piszesz o tym, że taki drobny hazard właściwie jest dostępny wszędzie. Tak, drobny hazard, czyli na przykład idę do Lidla, robię zakupy i na koniec kupuję sobie zdrabkę z takimi ślicznymi ptaszkami, a nuż tam za 2 euro uda mi się wygrać 20. Albo w każdym takim mniejszym kiosku z, nie wiem... z jedzonkiem, gazetkami, parówkami. Będzie też maszyna, w której możemy wrzucić parę żetonów. I to jest takie oczywiste, że o, brakuje mi na parking, wrzucę i może mi wypadnie akurat tyle, ile potrzebuję. Natomiast to jest jednak o tyle trudna kwestia do rozwiązania, że dochody z tych wszystkich maszyn i z całego hazardu w Finlandii idą na cele charytatywne. Więc w jakiś sposób... Jeżeli to rzeczywiście się zdelegalizuje, jeżeli uznamy, że to problem, no to w tym sposób też tracimy. A powiedz, czym są tytułowe kocie chrzciny? Chyba, że ktoś wie z publiczności. Czym są kocie chrzciny? Więc bierzemy kota do kościoła i wrzucamy do bali. A tak nadajemy naprawdę, mu imię. Kocie chrzciny to jest taki idiom, który poznałam na którychś tam lekcjach fińskiego, który mi się bardzo spodobał, bo to oznacza, jeżeli jesteśmy po angielsku otwieranie koperty, czyli jesteśmy na imprezie, która jest totalnie niepotrzebna. W ogóle nie ma powodu, żebyśmy się tutaj zgromadzali. Jak ten mem mówi, że to mógł być e-mail, że po co tu jestem, ale z jakiegoś powodu stoję, piję winko, okej. Okay. To ma taki raczej wydźwięk negatywny, ale spotkałam się też z użyciem pozytywnym, że nie mamy powodu, żeby się spotkać, nie mamy powodu, żeby imprezować, żeby właśnie iść na drinka. Nie ma nic. No to wymyślamy jakieś kocie chrzciny i to mi się bardzo spodobało. Nie mam kota, ale mam królika, więc też bardzo chętnie jakieś chrzciny kiedyś mu urządzę. Jeśli rozmawiamy jeszcze trochę o świętowaniu, imprezkach, czasie wolnym, to powiedzmy też, że Finowie lubią ten czas spędzać w domu, w dresie.
To jest w ogóle coś, co jak pisałam tą książkę, to nie miałam świadomości, że to się stanie po prostu naszym sposobem życia na najbliższe półtora roku. Kasarikanni, czyli takie siedzenie w gaciach dosłownie w domu i upijanie się. Nie dlatego, że nie wiem, że nie zaprosili nas na imprezę, że nie ma nic dobrego do roboty. Nie dlatego, że to jest jakiś before albo after, albo tylko po prostu to jest cel. Siedzimy, upijamy się w domu, nigdzie nie wychodzimy, jest fajnie, miękko, oglądamy jakieś głupoty, gadamy o bzdurach, nie wiem, gramy w planszówki. No i to wydało mi się bardzo fajne, ciekawe, atrakcyjne oderwanie od życia codziennego. Natomiast po półtora roku pandemii to po prostu nie mogę myśleć nawet już o takim spędzaniu czasu. Ciekawe, czy Finom się nie przejadło, jak sądzisz? Właśnie... Ciekawe. Udało mi się pojechać do Finlandii teraz w te wakacje, no bo wcześniej przez dłuższy czas nie mogłam. Zapomniałam o to zapytać. Ale wydaje mi się, że Finowie tak jak my są spragnieni bycia na zewnątrz. Chociaż u nich ten lockdown przebiegał bardzo łagodnie w porównaniu do tego, co było u nas. No właśnie, o tym też się mówiło u nas, że w ogóle na północ od Polski, że inaczej też ludzie znoszą pandemię, bo o czym zresztą piszesz też w książce, w przypadku Finów, także pewnie z powodu przyzwyczajenia albo charakteru, oni są w jakiś sposób nauczeni życia osobno. To znaczy, gdy sąsiad mieszka kilometr od w jedną stronę i drugi sąsiad kilometr w drugą stronę, tak, to ludzie, jak piszesz, potrafią przez kilka dni nie otworzyć ust do człowieka. To oczywiście nie dotyczy wielkich miast. Teraz jest no, urbanizacja także w Finlandii. Natomiast rzeczywiście Finowie są przyzwyczajeni do tego, żeby dawać sobie trochę dystansu, żeby się nie narzucać, żeby tej bańki drugiej osobie niepotrzebnie nie naruszać. I to nawet widać w sposobie, w jaki, nie wiem, czy w autobusie, czy w tramwaju, czy w pociągu po prostu traktują siebie nawzajem. Nie przeszkadzamy drugiej osobie. I to też jest tak, no nie wiem, to jest taka głupota, ale jak się chodzi między półkami w sklepie, to jeżeli ktoś widzi, że się zbliżasz, to od razu ustępuje miejsce, prawda? Od razu odchodzi, bo o, widzę, że ktoś tutaj chce coś zobaczyć, to ja już robię miejsce. Takie małe gesty, które pokazują, że ludzie starają się sobie nawzajem trochę ułatwić życie. Natomiast no, nie wiadomo, dlaczego Finlandii tak łagodnie przebiegł ten lockdown w porównaniu do na przykład bliskiej Szwecji, bo oni też mieli bardzo łagodne te obostrzenia. Były rzeczywiście lockdowny, ale bardzo takie miejscowe i krótkie. Ale Finowie też bardzo dbają o zdrowie i też nauczeni są od dzieciństwa, że żyjemy w ciemnym kraju, w którym jest mało słońca, w którym jest mało lata, więc na przykład biorą witaminę D, uprawiają sporty, starają się dbać o tą swoją kondycję i dużo, czy też kochają naturę, dużo czasu spędzają w naturze. Na pewno być może to w jakiś sposób też pomogło. To skoro jesteśmy przy sportach, to jeszcze o tym powiedzmy. Pani, która ma rodzinę w Finlandii, pokazywała nam przed wejściem tutaj też zdjęcia dzieci uczące się jeździć na łyżwach. Nam Finlandia się kojarzy ze sportami zimowymi, więc tak jest w rzeczywistości? Łyżwy, narty... Tak, ta obsesja, którą my w naszej części Europy mamy na temat piłki nożnej, to z kolei w Finlandii jest przełożona na hokej. Co więcej, dzieci grają też w taką wersję hokeja nie na lodzie, tylko na sali gimnastycznej po prostu, co też chyba wydaje mi się, że kiedyś graliśmy w szkole. I też wszyscy uczą się jeździć na łyżwach. To jest uważane za coś takiego no, zwykłego, tak jak u nas, nie wiem, pływanie. No. Umiesz pływać? No jasne, tak samo. No, umiesz jeździć na łyżwach. Więc tak, jak najbardziej sporty zimowe, a nawet niekoniecznie te sporty, ale chociażby to, że jest zima, to nie znaczy, że zamykam się w domu, nie wychodzę, tylko właśnie siedzę w gaciach i się upijam. Tylko też, że na jakieś spacery, żeby korzystać z tego fajnego, mroźnego, chłodnego, przyjemnego powietrza. I dzieciaki się do tego przyzwyczaja i się zahartowuje. Powiedzmy jeszcze o tym. Tak, to nie jest też niezwykłe. Dzieci też trzeba nauczyć życia w tym zimnie, więc nie ubieramy ich tak, że wyglądają jak takie napompowane ludziki Michelin, tylko ubieramy w ten sposób, żeby nie było im za zimno, żeby się nie zgrzały. I też bardzo zwykłym takim widokiem jest to, że czy przedszkola, czy szkoły, które mają takie swoje place zabaw, czy ogrody, tam widzimy dzieci prawie przez cały rok. I też na wycieczki, czy to do lasu, przez cały rok. Nie ma tak, że we wrześniu to sobie gdzieś pójdziemy, ale potem już jest za zimno. Cały czas dzieci
mogło właśnie się hartować. Czy w tym dużą rolę odgrywa też sauna? W hartowaniu dzieci nie wiem, ale na pewno sauna jest ważną częścią fińskiej kultury. Na pewno jest to część takiego higienicznego sposobu życia, takiego dbania o zdrowie, no ale też sauna pełni taką emocjonalną, psychiczną rolę. To jest też miejsce, gdzie oczyszczamy swój umysł, gdzie możemy być, jakby wszyscy wyglądamy tak samo w saunie. Wszyscy jesteśmy nadzy, nikt nie zobaczy, że mamy najnowszego iPhone'a, albo starą Nokię, albo drogie ciuchy, albo tanie, prawda? Wszyscy jesteśmy równi, więc trochę łatwiej się otworzyć, łatwiej jest rozmawiać na trudne tematy w saunie, taki trochę konfesjonał. No, jest to też bardzo fajne miejsce, żeby po prostu sobie wypić piwko, a potem skoczyć do śniegu. Więc to też jest jakiś sposób hartowania, jednocześnie przyjemność. Więc sauna ma wiele zastosowań w ogóle w historii Finlandii. Dzieci się nawet w saunie rodziły. I to jest też miejsce, które no, w jakiś podświadomy sposób uważano za septyczne i to się tak mówi, antyseptyczne? I po prostu w ten sposób radzono sobie z bakteriami jakoś tam, więc ważne miejsce w Finlandii. Bardzo mi się spodobało to, co napisałaś w jednym z reportaży, że ponieważ z sauny korzystają wszyscy, tak jak mówisz, i dzieci, i dorośli, i razem, i koedukacyjnie, i nago, więc naturalne jest to, że mężczyźni widzą, jak wygląda ciało kobiety, jak ono się zmienia, jak jest nieidealne i kobiety nie muszą potem udawać, nakładać filtrów i tak dalej, gdy są już dorosłe, gdy próbują spotykać się z mężczyznami czy mężczyzn uwodzić, że oni są nauczeni tego, jak naprawdę wygląda kobiece ciało, co myślę sobie, że dziś w XXI wieku i w naszej kulturze wcale nie jest takie oczywiste. To jest bardzo nieoczywiste. Wydaje mi się, że dla wielu osób, na przykład z naszego kręgu kulturowego, to ciało kobiety widzi się w filmach, teledyskach czy w pornografii. A bardzo rzadko mamy okazję, żeby zobaczyć, żeby pójść do właśnie takiej, jak w Azji, łaźni publicznej, albo jak w Skandynawii sauny, albo w Finlandii. Więc to jest takie miejsce, gdzie nawet paroletni chłopcy już mogą zobaczyć, że słuchajcie, no kobieta to jednak wygląda w ten sposób, a nie w taki, jak można zobaczyć w internecie. Co jest, na pewno też pomaga w pewien sposób patrzeć na drugiego człowieka jak człowieka. Bez tego opakowania, bez tego makijażu i wszystkiego widzimy, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Pisząc o Finlandii, o Finach i o takich wyborach drugiej połówki, dużo miejsca poświęcasz osobom z innych narodowości. I mam tutaj na myśli nie tylko Szwecję, Szwedów i Szwedki, nie tylko Rosję, Rosjan, Rosjanki właściwie, ale także osoby z Azji. W ogóle skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że po prostu chciałam zrobić tą książkę jak najbardziej różnorodną, ponieważ to w ogóle wzięło się konkretnie z jednej książki, którą przeczytałam na temat danego kraju i potem uświadomiłam sobie, że w tej książce są wyłącznie rozmowy z 40-50-letnimi mężczyznami. I zauważyłam, że takich książek trochę jest. Więc dlatego moim jakby ważne było dla mnie, żeby pokazać, że Finlandia to nie jest ten homogeniczny kraj, którym nam się wydaje. Jest ten podział językowy na przykład. Jest podział właśnie, istnieją tam, są tam imigranci, prawda? Są ludzie innego pochodzenia, są ludzie innej seksualności. Więc to było dla mnie też bardzo ważne, bo wydaje mi się, że to była jakaś moja osobista krucjata z tym mitem, że w Finlandii są wszyscy tacy sami. To jest też ten mit powielany przez fińskich nacjonalistów. Nie, Finowie mogą być właśnie różni. A jak ty jako Polka czułaś się w Finlandii? Mi się wydaje, że moim wielkim, tym co było dla mnie wielką, jakby to powiedzieć, ja tam wyjechałam dość młodo. I jeszcze nie miałam takiego kompleksu bycia Polką. Nie miałam kompleksu, że jestem z gorszego świata, że jestem, oto przyjeżdżam z jakiejś wschodniej Europy na północ. Nie miałam tego kompleksu, więc w ogóle nie mam takiego poczucia, że się czułam jako Polka, że cały czas myślałam o tej tożsamości, że się porównywałam. Ja myślałam o sobie tylko jako o sobie i wydaje mi się, że to było świetne i wyzwalające,
I dlatego uważam, że bardzo, bardzo polecam wyjazdy zagraniczne w bardzo młodym wieku, kiedy jeszcze nie analizujemy, nie wiem, położenia społeczno-ekonomicznego swojego kraju na świecie, nie zastanawiamy się nad tym, tylko po prostu jesteśmy tam ludźmi jak wszyscy inni. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Małgosia mówi w 10 językach. W 10 językach. Dobrze, że to ujęłaś, bo jak się dodaje obcych, to już nie. Zawliczyłam polski. To masz niezwykły talent językowy, ale to też wynika z twoich podróży, bo studia wiadomo. To nie wynika ani z talentu, ani z podróży, raczej z tego, że po prostu na początku mojego życia no najpierw byłam na japonistyce, potem przez chwilę na arabistyce, przez chwilę na portugalistyce, skandynawistyce, więc po prostu trochę się tego nazbierało. Natomiast nie uważam, że mam jakiś szczególny talent. Uważam, że po prostu nie miałam zbyt wielu innych zainteresowań w pewnym momencie życia i tak to poszło. Więc nie chciałabym, żeby teraz ludzie, którzy uważają, że to jest jakieś osiągnięcie, myśleli, że to jest osiągalne, bo ja mam jakiś talent. To jest osiągalne dla każdego, kto po prostu, nie wiem, często wyjeżdża, czy to do Hiszpanii, czy gdzieś, prawda? Ale pewnie jeśli wyjeżdżasz, to angielski się najbardziej przydaje. Oczywiście. Natomiast no, angielski na przykład w Japonii nie był zbyt przydatny. I zawsze staram się, o, to jest coś, co może nie jest talentem, ale co jest moją cechą, która mi pomaga. Zawsze staram się mówić w danym języku, nawet jak jest bardzo źle. Nawet jak na razie znam tylko parę słów, ale próbuję już się dogadać jak najwięcej w tym języku. Nawet jeżeli muszę się posiłkować angielskimi słówkami, to już próbować. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład chodzą na kurs językowy rok, dwa lata, ale się wstydzą, że nie mówią dobrze, że nie mówią z dobrym akcentem, się wstydzą rozmawiać, kiedy są w tym kraju. Uważam, że to nie jest dobra taktyka, żeby zacząć porozumiewać się w tym. Rozmawiając, zbierając teksty do książki, rozmawiałaś po fińsku czy po angielsku? Po szwedzku pewnie momentami też. Zbierając teksty do książki, rozmawiałam po angielsku, szwedzku, bardzo łamano jeszcze wtedy fińszczyzną, teraz jest z nią trochę lepiej, rosyjsku i japońsku. Po fińsku coś powiesz, tak żebyśmy usłyszeli melodykę tego języka? Ja mam bardzo mało kreatywności w sobie, więc zawsze jak mnie ktoś pyta o to, żeby powiedzieć coś w jakim języku, to mówię coś w stylu mitä haluatte, että mä sanon, czyli co chcecie, żebym powiedziała. Brzmi to ładnie, prawda? Nie będę odpowiadała dalej, nie będę ciągnęła tego tematu, ale bardzo dobrze słyszeć jednak ten język fiński. Za chwilę wrócimy do Finlandii, ale skoro jesteśmy jeszcze przy podróżach i przy różnych językach, to powiedz proszę o powieści, która ukaże się za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, o powieści, no, która też dla nas może być ciekawa pod tym względem międzynarodowości. Tak, 12 października wydaje swoją debiutancką powieść Pół roku na Saturnie, której akcja dzieje się w Seulu, w Korei Południowej, w której też miałam okazję pomieszkiwać. Główna bohaterka mieszka w Korei, ale jako imigrantka. Nie jako imigrantka, jest po prostu na studiach. I ma bardzo leniwego profesora, który mówi jej, że dobra, wiesz co, nie chce mi się robić dla ciebie kursu, zaliczę ci to i daj mi spokój. Więc innymi słowy ma stypendium, ma gdzie mieszkać, ma wszystkie jakby potrzeby załatwione i musi jakoś wykorzystać ten czas. Więc postanawia wreszcie zrozumieć, czego chce w życiu. A że jest milenialsem, to jej poszukiwania tego, czego chce w życiu zaczynają się od YouTube'a, kontynuują w Google'u, na Tinderze i kończą gdzieś na Instagramie. Bardzo brakowało mi takiej książki, która by pokazała. Często mam wrażenie, że jak czytam książki, to że one się dzieją jakieś 20-15 lat temu, kiedy jeszcze nie było tych smartfonów, kiedy nasze życie nie zaczynało się od tego, że sprawdzamy YouTube'a z rana. I brakowało mi książki, która to odda, że rzeczywiście jesteśmy w takim miejscu, że wydaje mi się, że pisanie nie uwzględniwszy tej części naszego życia, tych social mediów, jest nierealistyczne. Więc przeszłam na drugą stronę, że zrobiłam z tego główną część. Natomiast no, jest to o tematach takich uniwersalnych, o tym, że mamy tylko jedno życie, a mamy tysiące możliwości, przynajmniej wydaje nam się, że możemy
mieć trójkę dzieci, możemy nie mieć żadnych, możemy być, podróżować po świecie, możemy mieszkać w jednym miejscu, możemy spędzić x czasu z naszymi rodzicami, a możemy z nimi w ogóle nie spędzić czasu. Możemy, albo będziemy mieć męża lub żonę, albo nie będziemy, prawda? Nie ma pośrednio. Nie mogę mieć trochę dzieci, a trochę ich nie mieć. Nie mogę mieć ich we wtorki, a w środę nie. Więc musimy podejmować bardzo trudne decyzje, a jednocześnie jest tyle możliwości, tyle rzeczy możemy robić. I to jest przytłaczające. To jest ta tyrania wyboru. Ale chyba myślę, że też w takim towarzystwie warto powiedzieć, że są decyzje, które jednak możemy podejmować też później, że nie musimy się spinać, żeby to zrobić teraz, prawda? Tak na przykład, jeśli chodzi nawet o kierunek studiów, który możemy zmienić, o wyjazd, kraj docelowy, do którego chcemy wyjechać, czy to ma być Finlandia, czy Korea, czy coś innego, czy co chcemy robić w życiu, że nie musimy tych decyzji podejmować teraz, chociaż warto z różnych rzeczy korzystać. Absolutnie. I też wydaje mi się, że jak byłam w liceum, to miałam taki mit myślenia, że po liceum pójdę na dane studia, tam 3-5 lat, a potem pójdę do pracy związanej z tymi studiami i tam będę iść trochę do góry, tam budować sobie powoli życie. A to bardzo rzadko tak wygląda. Dla niektórych osób rzeczywiście tak to wygląda, ale dla wielu to jest... Często nasza praca nie ma nic wspólnego z naszym kierunkiem studiów, a ma coś wspólnego z tym, że ktoś coś kiedyś powiedział, ktoś nam coś zaoferował, coś znaleźliśmy, jakieś ogłoszenie, kogoś spotkaliśmy na imprezie. Czasami jest tak, że wiemy dokładnie, co chcemy robić do 30 roku życia, a potem się budzimy i nagle, Jezu, co ja robię? Muszę robić coś zupełnie innego. A czasami do 30 roku życia w ogóle nie mamy pojęcia, co chcemy robić. I potem nagle przychodzi ta iskierka. Więc nie powinniśmy... Po pierwsze bać się zmian, po drugie okupywać się w takich bunkrach tego, że no dobra, no, pamiętam, były osoby na studiach, które na przykład, no przecież na jednym z kierunków studiów, na których byłam, które były bardzo z niego niezadowolone już na pierwszym roku, po prostu nie podobały im się te studia. To zmień. No ale już jestem tutaj. No już jestem, jeden rok mam skończony, jeden rok w perspektywie życia, to naprawdę nie jest dużo, więc... Nie bójmy się zmian i postarajmy się poznawać jak najwięcej rzeczy. Dlaczego ja właśnie komunikuję się w tych 10 językach, łącznie z polskim? Dlatego, że cały czas chodziłam na różne lektoraty, że trochę tutaj, trochę tam, trochę mnie tam ciągnęło. Próbowałam różnych rzeczy. Nie wiem, czy to jest recepta na sukces, ale jest to na pewno recepta na to, żeby mieć bardzo dużo różnych drzwi i w końcu przez któreś przejść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy teraz, patrząc na swoją najbliższą przyszłość, myślisz o sobie jako o pisarce? Absolutnie nie. W ogóle koncepcja tożsamości jest mi bardzo daleka. Przykładem będzie, jak mieszkałam w Sztokholmie przez jakiś czas, to na umowach o pracę i w ogóle na umowach gdziekolwiek nikt nie potrafił wpisać mojego imienia, więc postanowiłam, że nie będę się w to nawet bawić i używałam drugiego imienia, Karolina. I wszyscy do mnie mówili Karo, Karo, Karolina całymi dniami. Nie miałam, myślałam, że będę mieć z tym problem, że nagle mam inne imię. Nie miałam z tym żadnego problemu. Więc absolutnie nie myślę sobie o pisarce i w ogóle wydaje mi się to tak abstrakcyjne, kiedy mnie ktoś tak przedstawia na przykład. Mogę powiedzieć o sobie na przykład, nie wiem, japonistka, bo skończyłam takie studia, nie? Jest coś konkretnego, ale takie wielkie słowa o tym, kim jestem, są dla mnie przerażające trochę. To ciekawa jestem w takim razie, co... Za kilka lat usłyszymy o tobie na przykład, albo czym się zajmujesz, może się okazać, że, no nie wiem, poszłaś w technologię, tak, gdzie jesteś, albo w sport, albo, nie wiem, pewnie jeszcze jakieś talenty, Małgosiu. Ale proszę zapamiętać, 12 października powieść Pół roku na Saturnie Małgosi się ukaże, ale wróćmy jeszcze do tej książki Kocie chrzciny, bo zaczęłam od świętowania, od rozrywki, od codzienności, od tradycji, ale trzeba też powiedzieć o tym, że Finlandia jak każdy kraj i Finowie jak każdy naród ma też swoje problemy i o nie cię chciałam zapytać. Ten alkohol, który tutaj parę razy w rozmowie się pojawił, on może też być dużym problemem. Tak, stąd zresztą tytuł książki. To jest Lato i zima w Finlandii. Nie dlatego, że ja tam byłam jedno lato i jedną zimę, bo tak nie było. Tylko chciałam pokazać właśnie tą wesołość Finlandii i trochę tą ciemną stronę. To już jak mówiąc tak bardzo biało-czarno, ale jednak w książce wydaje mi się, że widzimy, że to się przeplata i że każdy kij ma dwa końce. Alkoholizm rzeczywiście jest problemem w Finlandii, który łączy się też z takimi rzeczami jak na przykład przemoc domowa. Która to jest tak zwany nordycki paradoks, że kraje skandynawskie i Finlandia są uważane, albo według statystyk w ogóle, jako
takie bardzo równościowe pod względem równości płci i nie tylko, a jednocześnie są to kraje, które notują bardzo wysoki procent przemocy domowej. To może wynikać z bardzo wielu rzeczy. Ja mam swoje własne teorie na ten temat. Na przykład moim zdaniem to reportowanie wysokie przemocy domowej wynika, oczywiście na pewno jest to też alkoholizm i różnego rodzaju problemy, ale jednym z takich czynników na pewno jest to, że warto zadzwonić na policję, kiedy coś się dzieje. Mam wrażenie, że w niektórych krajach, podobnie jak w Polsce, kiedy jestem ofiarą przemocy domowej, muszę sobie zrobić kalkulację. Okej, zadzwoni na policję, oni nic nie zrobią, potem może mnie zbije jeszcze bardziej. Okej. Sąsiedzi jeszcze będą plotkować, bo tak. Widzą. A poza tym, czy mnie na to stać? Czy mnie na to stać, żeby się wyprowadzić od mojego oprawcy, który na przykład utrzymuje mnie, albo nie mam pieniędzy. Często pomyślmy, jakie są czynsze w Polsce. Często potrzeba dwóch dochodów, żeby wynająć mieszkanie. Gdzie ja pójdę z moimi dziećmi, prawda? Trzeba sobie zadać taką całą litanię pytań. I w końcu z tego rachunku wychodzi bardzo często, że okej, no trudno, wytrzymam raz na miesiąc przemoc, żeby mieć pieniądze i jedzenie dla moich dzieci, prawda? To jest absolutnie straszne. I wydaje mi się, że w Finlandii kraj, który jest bardziej opiekuńczy, gdzie jednak dostajemy pieniądze na dzieci, gdzie kraj pomaga, także bezrobotnym, no to jest po prostu łatwiejsza decyzja, żeby coś zrobić i tą sytuację jakoś naprawić. Jest większe wsparcie. Wspomniana przez ciebie policja i ten fragment w książce, w którym piszesz o tym, że policjant, gdy zobaczy zataczającego się od alkoholu Fina w nocy gdzieś na ulicy, co zrobi? Podejdzie, pomoże, zawiezie nie na izbę wytrzeźwień, tylko do domu, skontaktuje się z rodziną, a jak trzeba, to ją utuli. To chyba już przesadziłaś. To rzeczywiście była przesada, bo to zdarzyło się mojemu koledze rzeczywiście, który się nieźle wstawił i się zataczał po ulicy i go po prostu zawieźli do domu i wrzucili do łóżeczka. Natomiast no, to raczej jest tak, że policjanci aż nie idą do aż takich ekstremów, ale rzeczywiście jeżeli, w ogóle wydaje mi się, to nastawienie policji jest trochę inne niż u nas. Znaczy policja u nas jest po to, żeby karać, znaleźć całe zło, podczas gdy w Finlandii jest to służba bezpieczeństwa, która ma utrzymywać spokój w społeczeństwie. To znaczy, jeżeli możemy rozładować jakąś sytuację i pomóc bez jakichś wielkich kroków agresywnych, to czemu by tego nie zrobić? Jeżeli wystarczy, że podejdziemy i komuś powiemy, go uspokoimy i sprawa będzie zażegnana, to po co antagonizować, doprowadzać do większego konfliktu i 10 osób aresztować, prawda? To jest zupełnie inne nastawienie niż u nas. Pisząc o problemach Finów, przemoc domowa, alkoholizm, piszesz też o dużym procencie osób chorych psychicznie, osób z depresją, piszesz o problemie samobójstw i człowiek sobie może pomyśleć, no jak to w tej właśnie Finlandii, w której żyje się tak dobrze, jest taka równościowa, w której mamy takie wsparcie od państwa, jesteśmy w stanie zarobić dużo pieniędzy, żyjemy blisko natury, która ma nas też jakoś relaksować i odstresowywać, może być też taki problem właśnie jak depresja, jak samobójstwo? No właśnie, bo kiedy myślimy o tym, wyobraźmy sobie, że mamy życie, w którym mamy pieniądze, mamy dom, mamy blisko właśnie natury, zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb. Czy wyobrażamy sobie, że moglibyśmy być nieszczęśliwi i samotni? No wyobrażamy, prawda? To jest państwo wysokoopiekuńcze, które stara się naprawiać różne rodzaje problemów związane z codzienną egzystencją człowieka, ale pewnych rzeczy nie zrobi. Nie znajdzie nam przyjaciół, nie znajdzie nam partnera, nie znajdzie nam jakiejś, no akurat to może pomóc, żeby znaleźć jakąś grupę, prawda? Taki w ogóle ciekawostka, że moja koleżanka w Danii z kolei, ale to też blisko, urodziła dziecko parę lat temu i dostała przydzieloną grupę matek z okolicy. To znaczy dostała po prostu od tam gminy czy czegoś listę osób, z którymi teraz będzie się raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie spotykać, bo one też dopiero urodziły i są akurat z podobnej części miasta. Więc to jest też jakiś sposób, żeby tą samotność uleczyć. No. Natomiast możemy się zastanowić, jak bardzo to może być efektywne i skuteczne. No wydaje mi się, że jednak no, nie ma odpowiedzi na to, dlaczego jest tyle samotności i samobójstw na przykład w Finlandii, więc ja nie będę udawać, że znam odpowiedź na to pytanie. Natomiast rzeczywiście
przeżycie zimy, która jest tak smutna, kiedy wychodzimy do pracy, jest ciemno, wracamy z pracy, jest ciemno, może być dużo trudniejsze dla osoby, która potem jeszcze wraca do pustego domu, do pustego mieszkania. Ale piszesz też i dodajmy, że choroba czy choroba psychiczna w Finlandii to nie jest powód do wstydu. Coś, co w Polsce niestety jeszcze, choć to się oczywiście zmienia, bo choroba to choroba, rzecz niezależna od nas, no jest inaczej. W Finlandii piszesz taka choroba czy niepełnosprawność, to nie jest wstyd. Akurat tutaj bym zrobiła rozróżnienie między niepełnosprawnością, czyli na przykład ten przykład zespołu, o którym piszę, który jest stworzony przez osoby, które mają zespół Downa i autyzm, jeśli dobrze pamiętam. I czyli pokazujemy, że te osoby mogą żyć w społeczeństwie, mogą coś robić i to nie jest tylko, nie wiem, sortowanie odpadów i jakieś proste prace. Dlaczego musimy, my mamy w Polsce takie poczucie, że musimy tych ludzi zaangażować w pracę. Więc jaką pracę ci ludzie mogą robić? Najprostszą, najgorszą, najgorzej płatną, tak? I to ma niby sprawić, że będą częścią społeczeństwa. A tutaj, jeżeli mogą się rozwijać inaczej, na przykład artystycznie, fantastycznie. Natomiast jeśli chodzi o takie choroby jak depresja, jak właśnie bardziej takie problemy psychiczne, które się zdarzają w którymś momencie, to wydaje mi się, że to się trochę zmienia, ale nadal w Finlandii jest takie poczucie wśród wielu, szczególnie mężczyzn, że trzeba zacisnąć zęby i trzeba po prostu iść dalej. To jest to słynne sisu, prawda? Czyli to ta siła tego, że idziemy dalej, że jest minus 30, ale trzeba napalić, więc idę i rąbię to drewno, prawda? Tak już atawistycznie z dawnych czasów. I nieważne, że jest deszcz, śnieg, wiatr, trzeba to zrobić. I to nie męczeńsko i potem cierpieć i o Jezu, musiałem iść wyrąbać to drewno, tylko właśnie zrobić to bez narzekania i koniec. I to często właśnie jest w takich złych sytuacjach używane, że dobra, mam depresję, jest beznadziejnie, mam myśli samobójcze, ale no przecież muszę się wziąć w garść. A to chyba nie jest tak, że można się wziąć w garść już. Patrzę na zegar, Małgosiu, bo za chwilę Państwu oddam głos, więc mam nadzieję, że pytania padną, albo jakieś uwagi, albo jakieś opinie, ale pytając cię o Finów, o ich życie, ale też o ich charakter w kontekście takich właśnie różnych haseł, czy tradycji, czy zwyczajów, czy cech. Ciekawą rzecz napisałaś w kontekście prawa Jante, tak? I tego, że na przykład Fin ma wpojone coś takiego, żeby się nie wywyższać. I pomyślałam sobie, że to rzeczywiście stoi trochę w opozycji do tego, czego my jesteśmy na przykład uczeni, żeby być wyjątkowym, żeby się mocno starać, żeby być lepszym od drugiego, walcząc zarówno o oceny w szkole, jak i potem o jakąś akceptację, czy o stołek w pracy, tak? O karierę. A jak naprawdę w Finlandii wygląda to niewywyższanie się? To rzeczywiście jest jakoś tak wpajane i to jest naturalne? Jantelagen to jest akurat pojęcie duńskie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że można je do całej Skandynawii i Finlandii odnieść w większym lub mniejszym stopniu. Polega to na tym, że nikt nie uważa, że jest w czymś specjalny i wymaga jakiegoś specjalnego traktowania. Co jest często uważane jako również rzecz negatywna, no bo nie możesz nawet, nie wiem, jeżeli masz skończone studia z zakresu inżynierii lądowej i ktoś się wypowiada na ten temat, to nie możesz powiedzieć, dobra, zamknij się, ja mam studia na ten temat, ty nic o tym nie wiesz, tak? Tylko musimy się traktować równościowo, więc to jest też doprowadzenie tego do jakiejś skrajności. Tymczasem uważam, że to może mieć swoje też pozytywne strony, że jest zastosowane w dobry sposób. Czyli na przykład to, że okej, mam skończoną tę inżynierię lądową, może zarabiam więcej od tego człowieka, ale jego wartość w społeczeństwie jest taka sama. To nie znaczy, że ja powinienem mieć lepsze, nie wiem, mój głos powinien być ważniejszy i lepiej słyszany niż tego człowieka. Nie wiem, czy to jest wpajane, czy to naturalnie się tak rodzi. Wydaje mi się, że to po prostu kwestia fińskiego wychowania i szkół. Nie wiem, czy my jesteśmy rzeczywiście wychowywani do poczucia bycia wyjątkowymi. Wydaje mi się, że często jesteśmy wychowywani do tego, żeby
odnaleźć się w społeczeństwie, w którym cały czas musimy gdzieś gonić, prawda? Ale czy rzeczywiście mamy takie poczucie wyjątkowości, które by sprawiało, że pozytywnie odnosimy się do świata z pozytywną energią, bo jesteśmy pewni, że jesteśmy okej, to nie mam tej pewności. Ja myślę, że to jest jakaś pokoleniowa zmiana, która się też u nas dzieje od takiego jeszcze, nie wiem, może tutaj starsze osoby mogłyby powiedzieć, od takiego po prostu staraj się i nie wychylaj, tak? A tam wszystko samo przyjdzie. Bo teraz takie od dziecka jesteś wyjątkowy, najlepszy i pamiętaj, masz być najlepszy. Ale to już jest na inną zupełnie rozmowę. To żałuję, że się nie załapałam, ale wydaje mi się, że to staraj się i nie wychylaj. Czyli jak to było takie powiedzenie, że bądź cicho, to cię zauważą, tak? Coś takiego. No to nie wiem, czy to tak działa, że jak się jest cicho, to cię zauważą. No właśnie, to się wszystko zmienia. Proszę Państwa, ja mam jeszcze milion pytań do Małgosi, ale teraz oddaję głos. Więc jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to bardzo proszę. Śmiało. Ja wiem, że pierwszemu jest najtrudniej, ale tam na końcu widzę, jest głos, nie wiem... Czy Małgosiu, czy zwiedziłaś kraje skandynawskie? Powtórzę pytanie dla internautów. Nie. Nie byłam na Islandii i nie byłam na Wyspach Owczych. Owczych, nie obczych. I w Norwegii byłam bardzo krótko. Więc tak naprawdę czuję się bardzo w domu w Szwecji, Finlandii i Danii. I to tyle. Super. Dziękuję. Kto sponsoruje wyjazdy, Małgosi pyta Pani. Kto sponsoruje moje wyjazdy? Teraz moje wyjazdy sponsoruję ja. Natomiast no, nie ukrywam, że pewnie wiele z moich studiów, znaczy moje studia w Finlandii nie byłyby możliwe bez pomocy moich rodziców. Natomiast kiedy wyjeżdżałam na wymiany, już studiując w Finlandii, kiedy wyjeżdżałam na wymiany albo granty naukowe, to zawsze było opłacone przez dany kraj albo Finlandię. Czyli na przykład jak jechałam do Japonii i Korei, to dostawałam pieniądze i z Japonii, i z Korei, i jeszcze od Finlandii trochę. W ogóle wydaje mi się, że studia w Finlandii bardzo polecę też z tego względu, że jest bardzo dużo różnego rodzaju incentyw. Jest bardzo tanio można wynająć mieszkanie, bardzo tanio można zjeść na terenie kampusu, a później jeżeli się wyjedzie na jakąś wymianę, to można też dostać pomoc od strony Finlandii. Nawet pamiętam, że po prostu kiedyś raz na rok chyba mieliśmy coś takiego, że można było aplikować o pomoc na jakieś tam książki czy coś tam, 1000 euro. Zawsze można po prostu aplikować i dostać 1000 euro, bo studiujemy. Książki 1000 euro, ojej. No, książki są drogie w Finlandii. Ale tak po prostu, bo potrzebuję tego do badań, tak? Więc dlatego ja też tak bardzo długo studiowałam w tej Finlandii, bo tak naprawdę ten kierunek, który ja zrobiłam, to można pewnie w 2 lata zrobić. Ale ja nie miałam powodu przestać, bo przecież to mi dało tyle możliwości. Byłam na tylu konferencjach, byłam na tylu wyjazdach, spotkałam tak fantastycznych ludzi. Więc cisnęłam to jak najdłużej się dało. Wcale się nie dziwię. Z ciekawości zapytam, ktoś może teraz chciałby wyjechać na studia do Finlandii? Albo na jakąś wymianę na krótko? Ktoś już jest przekonany, czy to jednak nie kierunek dla was? O, już jest, dobrze. Się pierwsze osoby zgłaszają. Super. Kto z Państwa ma jeszcze pytanie? Pewnie tam też ktoś dzwoni w sprawie Finlandii. Bardzo proszę. Co inspiruje cię do pisania? Do pisania inspirują mnie braki, które widzę czytelnicze, moje własne. To znaczy chcę coś przeczytać i tego nie ma. Często jest to jedno hasło. Na przykład cała książka Pół roku na Saturnie wzięła się z tego, że usłyszałam o książce Mój rok relaksu i wypoczynku. I miałam pomysł, o czym ta książka pewnie będzie. I kupiłam ją, ona była o czymś zupełnie innym. Stwierdziłam, że no, to ja napiszę taką, którą ja chciałam przeczytać, widząc tytuł tej książki. Więc, ale inspirację można zebrać zwszędąd. Czasami wydaje się, że żeby pisać na jakiś temat, to musimy się otoczyć książkami na ten temat, a czasami coś ciekawego, jakiś nowy sposób napisania czegoś, jakaś nowa ciekawostka będzie, nie wiem, w jakimś filmie niezwiązanym, w serialu. Naprawdę polecam czytanie Gigantów Kaczora Donalda. To jest dla mnie tak absurdalna rzecz. Tam są takie historie i to sprawia, że człowiek się tak otwiera, bo myśli, nie, to jest już zbyt duża abstrakcja, już tak daleko nie pójdą, a potem się okazuje, że pójdą. I potem jak człowiek stoi przed tą kartką pustą symbolicznego papieru, czyli przed laptopem,
to już inaczej myśli o swoich ograniczeniach, kiedy widzi, że jak daleko mogą pójść inni twórcy. Ja sobie pomyślałam przy okazji, dziękując za pytanie, że ciekawa jestem, kto po tych warsztatach, po tym festiwalu reportażu i po tych spotkaniach, kto z was kiedyś napisze coś większego, wyda książkę, może książkę reporterską, może powieść. I proszę, obiecajcie, że jeśli tak się zadzieje, to zgłosicie się do Radia Lublin. Nie wiem, odezwijcie się do mnie, bo będzie mnie łatwo znaleźć, choć nie wiem, czy będę tu jeszcze pracowała, ale odezwijcie się i powiedzcie, dobra, że to wy, że byliście i że przekonaliście się i że napisaliście się, nawet jeśli to będzie dopiero za kilkanaście lat na przykład. Bardzo was o to proszę. Małgosia, jako młoda osoba, najpierw reportaże, teraz powieść. Mój rok relaksu i wypoczynku od Otessy Mosweg, to jakoś takie... Tak, to było jakieś trudne perskie nazwisko. Tak, ale to też jest przecież młoda dziewczyna, która napisała książkę, która nagle została okrzyknięta hitem, dostała nagrodę. Ona pisze kolejne, więc no właśnie. Bardzo jestem ciekawa też książek napisanych przez młode, nowe pokolenia. Myślę, że ich potrzebujemy, bo wydaje mi się, że teraz... że obecnie jest mało książek, które oddają rzeczywistość taką, jaka ona teraz jest, jaka jest pełna sociali. Widziałam ostatnio film litewski, którego akcja się dzieje chyba parę lat temu i w którym są dwie dziewczyny, które tam latają po polach z rozwianymi włosami i spotykają się w ten sposób, że gdzieś idą nad rzekę i no... Przecież powinny sobie po prostu napisać na Messengerze, gdzie będą, prawda? Powinny sobie pisać w międzyczasie na Insta. Jakby... Mam wrażenie, że nie możemy ignorować tej części naszej rzeczywistości, udawać, że wszyscy żyjemy w latach 90. Chociaż byłoby super. Och, różnie. A skoro jesteśmy przy pisaniu, to Muminki. Muminki dzisiaj także dorosłych mogą wciągnąć, zainteresować? Pewnie, że tak. Kto czyta Muminki? Bardzo zachęcam. Muminki to jest taka skarbnica filozoficznej wiedzy na różne tematy. W Muminkach jest absolutnie wszystko. Każdy rodzaj postaci, każdy rodzaj dziwnej obsesji. Ja tam znajduję bardzo wiele wiedzy. Co raz na parę lat sobie przeczytywuję Muminki od nowa. Czytam, to jest to słowo, które mi brakowało. Czytam Muminki od nowa, raz na jakiś czas oglądam te kreskówki i to jest niesamowite. Nawet przecież w Finlandii nadal dzieci cały czas to oglądają. Teraz stworzono nowy serial, chociaż on już jest taki bardzo dla najmłodszych. Więc cały czas te Muminki istnieją. Jak to jest, że jak byłam w Sztokholmie, to pośród różnych magnesów dotyczących Szwecji, które chciałam kupić, były także Muminki? No to jest po prostu okropna rzecz, że... Znaczy Tove Jansson była rzeczywiście Finką, która mówiła po szwedzku, czyli była Finką szwedzkojęzyczną, niemniej była Finką. I bardzo się... mam wrażenie, że Szwecja stara się trochę kapitalizować na Muminkach, mimo że to jest właśnie fińska rzecz, a nie szwedzka. I bardzo często też, jak w Sztokholmie zauważałam, że na przykład w jakichś sklepikach z pamiątkami jest masa Muminków. I też mnie to bardzo oburzało, bo to tak jakby... No jakby jakiś, no nie wiem, jakbyśmy my sprzedawali krecika jako swojego, prawda? No. Och, teraz po aferze z Turowem to już krecik w ogóle nie ma wstępu u nas, ale no tak. Właśnie tak. Ale piszesz też w swojej książce o różnych rzeczach związanych z historią Finlandii, o której my jednak w Polsce z naszej perspektywy chyba wiemy niewiele, mając takie podstawowe wykształcenie czy wiedzę wniesioną właśnie ze szkoły czy ze studiów. Piszesz o tej historii i piszesz także o tym, dlaczego mniejszość szwedzka jest tak duża w Finlandii i tak ważna. Tak, w ogóle historia Finlandii wydaje mi się, że jest bardzo dla nas łatwa do zrozumienia, bo to też jest historia... kraju, który był tak odbijany trochę jak piłeczka, który nie ma zbyt długiej historii niepodległości, który zawsze ktoś tam chciał sobie dziabnąć. I no, też historia II wojny światowej. Wydaje mi się, że tutaj dużo znajdziemy jakby punktów, które możemy zrozumieć też. Czyli polskie akcenty też są. Proszę państwa, będziemy kończyć, więc jeszcze czas na ostatnie pytanie. Małgosiu, czy myślisz, że między Finami a Polakami jest więcej podobieństw czy różnic? A jeśli tak, to jakie? Wow.
Może inaczej, co jest podobne według ciebie, a co nas tak mocno różni? Wydaje mi się, że trudno mi teraz pomyśleć o jednym Finie, jednym Polaku lub jednej Fince, jednej Polce. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest największą różnicą w naszych społeczeństwach, jest to, jak wielkie zaufanie społeczne mają Finowie do siebie nawzajem, do swoich instytucji, do tego, że rząd to nie jest właśnie rząd, ktoś nami rządzi, ale to są nasi, my im płacimy. Oni mają nam pomagać, oni mają sprawiać, że nasza infrastruktura jest dobra, oni mają sprawiać, że mamy dobre szkoły, oni mają się tym zająć, my im płacimy. I to jest, to wpływa na absolutnie każdą sferę życia. Zupełnie inaczej człowiek czuje się, idąc po ulicy, wiedząc, że to jest moje dobro wspólne, to do mnie należy. Zupełnie inaczej się czuje, niż kiedy przemyka się chodnikiem, bo jest tak zastawiony samochodami i ma poczucie, że no, jest takim trochę gościem tutaj, że to nie jest jego. To też wpływa na to, jak patrzymy na siebie nawzajem, prawda? Że tutaj może ktoś mnie oszuka, może ktoś mnie okradnie, podczas gdy w Finlandii ufamy sobie nawzajem, ufamy mediom w ogóle. Media fińskie są na szczele albo na drugim miejscu różnie najbardziej wolnych mediów na świecie. Więc jeżeli mamy takie podstawy życia w społeczeństwie, w którym ufamy naszemu rządowi, ufamy mediom, ufamy osobie, która siedzi obok nas w autobusie, to wszystko zaczyna wyglądać inaczej, całe życie. Tak, pani podpowiada, można przyjechać do pracy rowerem, nawet jeśli jest się prezydentem czy premierem. No, to jest taka rzecz, która sprawia, że rzeczywiście człowiek ma ochotę wyjechać do Finlandii, gdy słyszy o tym zaufaniu. I to jest coś, czego możemy Finom pozazdrościć. Na pewno jest tak, proszę Państwa, że jeśli chcemy wyjechać gdzieś, nawet turystycznie, to warto przygotować się i zdobyć jakąś wiedzę o danym miejscu, żeby różnych błędów nie popełniać albo żeby nie być zbytnio zaskoczonym. Na przykład, że na przystanku ludzie czekając na autobus stoją w odpowiedniej odległości od siebie i nie pchają się do niego wchodząc, więc nie róbmy zamieszania w Finlandii, tak? I nie wsiadajmy tylnymi drzwiami. Natomiast wydaje mi się, że warto też się przygotować nie dlatego, żeby, nie wiem, nie zrobić siebie głupka, tylko też, żeby jakoś lepiej wykorzystać ten wyjazd. Jeżeli nie wykorzystamy wyjazdu na to właśnie, żeby się dowiedzieć, jak tam gdzieś dojechać, jakie oni mają, nie wiem, jakie bilety trzeba użyć, tylko sobie obcykamy jakieś takie podstawowe rzeczy, podstawowe rozumienie tamtej rzeczywistości, to będziemy mogli wejść w głębiej. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy cały czas się dziwić, ludzie stoją w tej kolejce do autobusu. Małgosiu, już ostatnia rzecz. Turystyczna Finlandia. Gdybyśmy jednak, zanim skończycie liceum i pojedziecie na studia na przykład, chcieli wybrać się tam na tydzień albo dwa tygodnie, to gdzie warto? To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, bo ja zwykle właśnie takich... Ja w ogóle nie lubię wyjeżdżać. Nie lubię wyjeżdżać, ja lubię się przeprowadzać od razu. Nie lubię tego pomysłu, żeby gdzieś pojechać na tydzień albo dwa. Ja chcę od razu jechać na dłużej, przynajmniej na miesiąc, na parę miesięcy. W ogóle nie lubię turystyki. Natomiast jeżeli miałabym tydzień w Finlandii, na pewno zwiedziłabym Turku, wiadomo. Na pewno zwiedziłabym Helsinki i pojechałabym na Suomenlinna. Na pewno wyskoczyłabym do przemysłowego Tampere, a zaszłabym do... Jeżeli byłabym sobą, zaszłabym na pewno do jakiegoś parku wodnego albo do jednego z tych parków rollercoasterów, na przykład w Tampere albo Helsinkach. I mam nadzieję, że znalazłbym czas na to, żeby pojechać do Mekki, do domku letniskowego nad jeziorem albo nad morzem, z prawdziwą sauną, z prawdziwym kominkiem, żeby sobie trochę popływać w tym zimnym morzu albo jeziorku, pobić się z komarami i rozgrzać potem w saunie. A co zjeść dobrego? Coś zjeść dobrego? Jeśli chodzi o fińskie jedzenie, to ja bardzo lubię śniadania, karja lampiraka, czyli takie łódeczki chlebowe z rozgotowanym ryżem w środku, są absolutnie świetne. Natomiast fińska kuchnia jest bardzo taka tradycyjna, jest bardzo mączna, bardzo taka porządna, dużo ryb,
Ale teraz wydaje mi się, że trend jest bardziej w stronę takiego skandynawskiego jedzenia. Tam łosoś, sałatki, no chleb razowy jest pyszny oczywiście, fiński. Myślę, że cokolwiek, no i to, co jest bardzo fajne, to bufety lunchowe, że możemy pójść i zjeść tradycyjne jakieś takie jedzonko w czasie lunchu, właśnie ziemniaczki, jakąś rybkę i coś zdrowego. To jest, myślę, że to też pomaga Finom utrzymać się w zdrowiu, bo u nas jest bardzo trudno znaleźć miejsce, w którym zjemy szybko, tanio i tak zdrowo, albo trudno jest znaleźć, nie wiem, gotowe dania, które będą tak zdrowe. Nie skąpane w tłuszczu. Tak, no gotowe dania, jakie mamy, no to co? Mrożona pizza i tam jakieś kanapki smutne z supermarketu. W Finlandii może na przykład chociażby te bufety sałatkowe, że idziemy do sklepiku małego i możemy sobie nałożyć sałatkę. Bardzo fajne. To są takie małe rzeczy, małe fragmenty rzeczywistości, które sprawiają, że po prostu tam się żyje bardzo fajnie, komfortowo i zdrowo. Świeże powietrze, czysta woda, dobre jedzonko. Dobrze, to ja sobie dopisuję Finlandię do mojego celu wyjazdu. Mam nadzieję, że to będzie możliwe już niebawem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Małgorzata Sic. Bardzo dziękuję wszystkim. Kocie chrzciny, lato i zima w Finlandii. Polecamy serdecznie. No i 12 października powieść Małgorzaty, czyli pół roku na Saturnie. Już teraz anonsujemy. Dziękuję Małgosiu. Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tym, którzy są z nami dzięki internetowi. Proszę pamiętać o kolejnych spotkaniach i transmisjach. I dziś szczególnie zapraszamy Państwa na godzinę 18 na spotkanie z wybitnym reportażystą, który specjalizuje się zwłaszcza w Afryce, w Azji także, czyli z Wojciechem Jagielskim. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.